Największa skuteczność jest w sytuacji, kiedy Państwo przyjdziecie do nas z wyrokiem nakazowym, z nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym albo w zwykłym i przyjdziecie od razu, w terminie. Wtedy ta skuteczność może być stuprocentowa nawet. Bardzo często są to roszczenia przedawnione, tylko że to przedawnienie, jak to mówią prawnicy, trzeba podnieść. I wtedy ta skuteczność jest, mówię, 99%, blisko 100%. Wysoka skuteczność też jest naszych działań w sytuacji, kiedy nęka Państwa firma windykacyjna. To jest przestępstwo. Nękanie jest przestępstwem i można się przed tym bronić. Nie trzeba się ukrywać, ale trzeba to robić mądrze. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy już przychodzi do nas komornik, bo wtedy są to sprawy bardzo trudne i trzeba sprawę naprawdę dobrze zbadać, a potem trzeba naprawdę się wtedy postarać, żeby takie postępowanie co najmniej zawiesić albo je uchylić. Ale też można to wielokrotnie zrobić, tylko najpierw trzeba tak naprawdę przyjść do nas i skonsultować się z naszym prawnikiem.